witam starszego brygadiera Sergiusza Śmickiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Witam pana Roberta Caconia, prezesa zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczpospolitej. Witam pana Otwarcie 40. sesji Rady Gminy Niekowa.
uchwały wniosków. 5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Informacja dotycząca realizacji inwestycji prowadzonych na terenie gminy. Knigowa z uwzględnieniem programu rządowego Polski Ład. Informacja o działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Niegowa za rok 2021. Tu proporcjonalnie przesuną się punkty. 14. Podjęcie uchwały, przepraszam, 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy Niegowa na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niegowa w 2022 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Niegowa na lata 2022-2033. Jako punkt 12. 13. Wprowadzamy punkt przyjęty na początku na wniosek pana wójta, podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminnego środka pomocy społecznej w Niegowie i 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika gminnego środka pomocy społecznej w Niegowie do przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnej w sprawach wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Jako punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. 16. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Niegowa za rok 2021. 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 18. Sprawy różne. 19. Zamknięcie obrad 40. sesji Rady Gminy Niegowa. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku sesyjnego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 38 i 39 sesji Rady Gminy Niegowa. Protokoły te znajdują się na dzisiejszej sesji, były dostępne w biurze Rady. Proponuję, by protokoły z 38 sesji Rady Gminy Niegowa przyjąć bez czytania. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przez wszystkich. Bezaja. Dudek Mariusz. Gromada Józef jestem za. Balanowski Ryszard. Jasnowa Ryszard. Kasia Zofia. Jestem za. Kitala Łukasz. Malikówka Andrzej. Wizgawa Stanisław, Morel Stanisław, Nocy Mateusz, Piedro Daniel, Resiak Andrzej, Cebuł Artur, Wójcik Maga. Dziękuję za przyjęcie protokołów. Głosowało 15 radnych za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego. Podjęcie komisji uchwały
uchwały wniosku, powołanie Komisji Uchwały Wniosku. Do Komisji Uchwały Wniosku proponuję radnego pana Artura Sokoła. Czy pan Artur wyraża zgodę? Dziękuję. Proponuję radnego pana Józefa Gromady. Czy pan Józef Gromada wyraża zgodę? Dziękuję. Proponuję pana Mateusza Nocunia. Czy pan Mateusz wyraża zgodę? Bardzo proszę. Komisja w składzie. Przewodniczący pan Artur Sokół, członek pan Józef Gromada, członek pan Mateusz Nocun. Proszę o przegłosowanie przez listę podanego składu Komisji Uchwały Wniosku. Beza Jan, Dudek Mariusz, Gromada Józef, jestem za, Kalałowski Ryszard, Jaskoła Ryszard, Kasznia Zosia, jestem za, Kitabra Łukasz, Pani Kuska Andrzej, Mizgała Stanisław, Borów Stanisław, Nocy Mateusz, Piedro Daniel, Lesiak Andrzej, Sokół Artur, Wojciech Maja. Dziękuję bardzo. Za składem Komisji Uchwały Wniosków głosowało 15 radnych za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego, 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał Rady Gminy. Bardzo proszę pana Wójta. Dziękuję pani przewodnicząca, panie pośle, panie komendancie, szanowna rada, serdeczni goście. Sprawozdanie z realizacji uchwały. Uchwała nr 273 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwała w trakcie realizacji, uchwała nr 274 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, uchwała w trakcie realizacji i uchwała 275 również w sprawie zmiany budżetu, uchwała w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o bieżące rzeczy od ostatniej sesji, od 23 lutego, może przed ostatniej sesji 23 lutego, dnia dzisiejszego, przypominam, że cały czas jest przyjmowany, czynny jest punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Dwa razy w tygodniu, od 8 do 14, w wtorki i czwartki. Trwają prace przy zadaniu związanym z przebudową wodociągu wraz z przyłączaniem granicy pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Giżyce. Na dzień dzisiejszy został wybudowany cały odcinek głównej sieci. Trwają prace właśnie nad budową przyłączy. W dniu 28 marca została podpisana umowa z firmą Rak Invest z Myszkowa, związana z zakończeniem zadania pod nazwą termomodernizacja budynku gminnego ośrodka kultury w Niegowie. Za kwotę 498 742 zł. W dniu 17 marca zostało przeprowadzone otwarcie ofert dla zadania pod nazwą budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Koszków, Nowy Koszków, Stary Rudwin i Mizurów. W ramach tego postępowania zostały złożone trzy oferty. W kolejności czytam pierwsza firma EcoTrans Częstochowy za łączną kwotę 12 633 330 zł. Następnie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Sandgas, również w Częstochowy za kwotę 14 669 656 zł. I trzecia oferta to jest firma Pion, spółka z siedliska Lubenia. Tu jest cena 11 685 000 zł. W trakcie jesteśmy wyłaniania wykonawcy tych prac. W dniu 22 i 24 marca zostały dostarczone i zamontowane wiatry przystankowe na terenie naszej gminy w miejscowościach Moczydło, Niegowa, Tuniszowice, Mzurów, Ogorzelnik, Sekolinki i Zagórze. Jest 10 nowych wiatr za kwotę ponad 80 000 zł. Zakup został sfinansowany ze środków z przeciwdziałania pandemii wirusa COVID-19. W dniu 10 marca zostało przeprowadzone otwarcie ofert dla zadania związanego z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Niegowie. I tutaj zostały złożone trzy oferty na następujące kwoty. Firma Elektromontex Nieznanice, kwota 1 096 363 zł. Następnie firma usługowa Lidia Montex.
Jóźdan z Kielc za kwotę 1 180 tysięcy i 56 zł. I trzecia oferta to jest firma Kromer z Starokrzemic na kwotę 1 51 507 zł. Trwa ocena również tych ofert. Już jesteśmy prawie pod końcem tych naszych ocen. W dniu 10 marca również zostały otwarte oferty dla zadania związanego z termomodernizacją budynku dawnej szkoły podstawowej w Ogorzelniku. Tutaj zostało złożonych 5 ofert na kwoty następujące. Firma Elektromontex z nieznania ponad 605 tysięcy. Firma handlowo-usługowa Jurgut z Giżyc za ponad 499 tysięcy. Spółdzielnia przemysłowa wielobranżowa z Zawiercia za ponad 588 tysięcy. Kromar z Kielc za ponad 636 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo budowlane Korabud z Kielc Gliwic za ponad 643 tysiące i firma usługowa Linia Morzna z Kielc za ponad 680 tysięcy. Też jesteśmy już na końcu wyprawie oceny tych ofert. W dniu 28 lutego zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. O tym może szerzej mówimy w dalszej części naszej sesji. Trwają prace związane z zadaniem przebudowy i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego. One są już na końcowym praktycznie etapie. Zgodnie z harmonogramem prace mają się zakończyć do końca maja, jednakże wykonawca tutaj przewiduje, że uda się to wcześniej zrobić, jeżeli będą warunki atmosferyczne ku temu sprzyjające. Zakończył się nabór wniosków na utylizację pokryć dachowych z azbestu. Został złożony wniosek do WOŚP w Katowicach o dofinansowanie tej utylizacji z 40 budynków na terenie gminy. Na bieżąco są wprowadzane deklaracje o źródłach ciepła i spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przypominamy wszystkim obowiązku złożenia takiej deklaracji do 30 marca, do 30 czerwca bieżącego roku. W dniu 14 marca zostało przeprowadzone otwarcie ofert dla zadania związanego z budową zbiorników na wodę pitną w 5 miejscowościach. Nie wpłynęły żadne oferty. Przygotowujemy się do ogłoszenia następnego postępowania. Od 1 marca zostały wznowione zajęcia na obiektach PORTI w 3 miejscowościach. Uzyskaliśmy dofinansowanie na wynagrodzenia dla animatorów w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci w kwocie 600 zł na miesiąc dla jednego animatora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał i wniosków. Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego, 6. interpelacji wnioski radnych. Bardzo proszę. Radny. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej sesji. Mam taką jedną interpelację wspólnie z panią przewodniczącą. Przegląd i naprawa nawierzchni jezdni na ulicy Bankowej w Niegowie. Mieszkańcy zgłaszają tam pęknięcia. Droga ta prawdopodobnie jest jeszcze na gwarancji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan Stanisław Miskał. Panie przewodniczący, panie pośle, szanowni zebrani. Ja mam takie dwie interpretacje, zresztą przepraszam, jeśli to pojawi. Chodzi o załadowanie werbalnego znaku drogowego przejścia na pieszy. Jak coś tam, nie wiem, nie dobrze będzie werbalnie ten znak, leży on tam w bronie i to jest to przejście koło kościoła, na tym drogę do kościoła. Druga interpretacja to jest zebranie po osie na drodze powiatowej na odcinku od Bieżyc do Zagórza. To jest przy deszczach tak naprawdę mamy wody, a to czas wyżej i ta woda nie wie tam, gdzie powinna od razu do roku, tylko tak drobie, bo trzeba robić. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan radny Zutomany. Panie wójcie, panie przewodniczący, panie pośle, szanowni państwo, ja mam kilka interpelacji, kilka wniosków. Pierwszy to mam Niegówkę. Wnioskuję o naprawę
Chodnika, koło pozycji numer 21. Ten chodnik jest w jednej gwarancji, tam z góry codziennie są zdjęcia i trzeba to naprawić. Kolejna rzecz to jest, wnioskuję o generalny remont stawów i wokół stawów. To jest wyczyszczenie, utwardzenie, wyczyszczenie przepustu między stawami, ponieważ te stawy jest to naprawdę dla dobra środowiska i naszej gminy jest to stawy połączone ze źródełkiem i naturalnie źródło zasilania stawów. Tam po prostu trzeba to zrobić, bo jest to naprawdę dla natury i dla środowiska wspaniała sprawa. Także na te czasy, które teraz są, to uważam, że to źródło udrożni trzeba podjąć dla nas wszystkich naprawdę drogocenna rzecz. Kolejny wniosek to jest, wnioskują o wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej od biegów Instrumentu Czydeł. Tam pan zostało 100 metrów na tym odcinku. Jest tam w zimę kilka godzin autobus szkolny wjechał w ruch. Jest bardzo wąsko, 5-10 minut. Pan mówił na sprawę, bo to już było kilka godzin omawiane te sprawy. Bardzo bym prosił, aby to wykupić te grunty. Tam nie jest tak dużo poboczy zrobić i dokończyć budowę chodnika. To jest główka. Następny wniosek to są Brzeziny. Wnioskują o utwardzenie drogi gminnej Brzeziny w kierunku Lutwinowa. Kolejny wniosek to już Postaszowice. Wnioskują o dokończenie ogrodzenia placu zabaw Postaszowice tutaj na dole. Bo tam trzeba panią wójcie do obchodzić, jest to zabezpieczone, mamy pieniążki w budżecie. Prosiłbym, aby jak najbliższym czasie to zrobili, ponieważ są posadzone drzewa, krzewy, no i się niszczą. Musimy tam wymienić drzew, troszkę tych krzew, ponieważ są zniszczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan Andrzej Maliówka. Pani Przewodnicząca, Panie Pośle, Panie Wójcie, Panie Komendancie, Szanowna Rada. Wnoszę deklarację o wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej z ulic Kościelnej i Ogrodowej miejscowości Czerni. Proszę również o wykonanie projektu o nadwyżki asfaltową lub ruchową ulicy Kościelnej, Ogrodowej, Podkajowej, Krótkiej i Głębokiej w tej miejscowości. Dziękuję. Radni Katarzyna. Informacje dotyczące
udało nam się uzyskać naprawdę bardzo dużo środków finansowych i przeprowadzamy inwestycje wielomilionowe praktycznie na terenie wszystkich miejscowości w naszej gminie. Jeżeli chodzi o te bieżące, najbardziej aktualne prace, to związane są one właśnie z trzema inwestycjami, gdzie mamy podpisane umowy, prace trwają i jest to właśnie kwestia naszego boku w Niechowie, gdzie wczoraj właśnie podpisaliśmy umowę na dokończenie tych prac. Przewidywany termin zakończenia na dzień dzisiejszy to jest połowa lipca i w ramach tych prac zostaną poprawione wszystkie rzeczy elektryczne, jak również zamontowane instalacje fotowoltaiczne i wykończone pomieszczenie przeznaczone na salę sesyjną, z której będziemy mogli korzystać zarówno my, jak i również gdzie będą mogły być przeprowadzone różne szkolenia bądź też narady jednostek podległych. Tutaj kwestia również przy tym zadaniu może powiedzieć, że dofinansowanie jest zewnętrzne, jest bardzo duże, łącznie na prace budowlane, które na dzień dzisiejszy wynoszą ponad 1 700 000 zł. Mamy 1 344 378 zł dofinansowania, które uzyskaliśmy z funduszy z Unii Europejskiej oraz z środków pochodzących z RFIN-u. Na dzień dzisiejszy również prowadzone są już na końcowym etapie prace związane z drogą w Dąbrownie, gdzie łącznie mamy do wydania z dokumentacją ponad 700 000 zł. Tutaj uzyskaliśmy w zeszłym roku dofinansowanie do tego przedsięwzięcia do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach rządowego programu dotyczącego budowy dróg gminnych z Funduszu Rozwoju Dróg. Tak jak powiedziałem, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych jeszcze w miesiącu kwietniu mieszkańcy Dąbrowna, Makowiska będą mogli korzystać już z całkiem nowej przebudowanej nawierzchni. Następnym zadaniem, które realizujemy i na które jest aktualnie podpisana umowa, to jest oczywiście największa od, myślę, 10 albo więcej lat inwestycja na terenie gminy. Chodzi tutaj o wodociąg w Giżycach, gdzie na odcinku ponad 3,5 km realizujemy wymianę starego azbestowego wodociągu wraz z wykonaniem prawie 120 nowych przyłączy wraz ze studzienkami wodomierzowymi. Pierwsza część inwestycji została już wykonana. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Także tak bardzo długa oczekiwana inwestycja na tym terenie. Myślę, że zakończy się bez przeszkód i mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z wodociągu, który niewątpliwie wpłynie na jakość dostarczanej wody na naszym terenie. Następnie w trakcie jesteśmy w realizacji kolejnych inwestycji, w tym myślę, muszę powiedzieć tutaj największej od 1989 roku inwestycji na terenie gminy, która możliwa była do sfinansowania ze względu na otrzymane środki w ramach rządowego programu Polski Ład. Mam tu na myśli środki, które zostały uzyskane na miejscowości Gorzków Stary, Gorzków Nowy, Ludwinów i Mazurów. Dzięki tym pieniążkom, których łączna wartość jest z środkami własnymi gminy 9 milionów złotych netto, co daje 11 milionów 100 tysięcy.